Ja myślę, że to dlatego, że jednak Kościół był w koncepcji, w spojrzeniu, wizji komunistów, jakąś taką, powiedzmy, wspólnotą zwartą, zdyscyplinowaną i trzeba powiedzieć, że jednak zawsze budził pewien respekt swoją strukturą organizacyjną, chociaż oczywiście, prawda, no, szydzili na różne sposoby z Kościoła, ale jednak tak wewnętrznie, nawet w tym systemie totalitarnym, pewne wrażenie Kościół zawsze na nich wywierał. Stąd myślę, że właśnie kilku księży zginęło, z których najsłynniejsza to sprawa oczywiście księdza Popiełuszki, że myślę, że jednak sądzili, że to jakaś taka, no, szersza perspektywa tu jest oddziaływania. A jak w kontekście tego, co się właśnie wtedy działo i przed 80, w 80 stanie wojennym, jak się patrzy na tą dzisiejszą rzeczywistość? Jak w tej chwili ten duchowy aspekt przemian, czy to jakby przetrwało i gdzie to przetrwało? Oczywiście myślę, że te generalne wartości tych przemian przetrwały i są istotne, właśnie jak wspominałem, myślę, że przede wszystkim jakąś najważniejszą wartością to jest właśnie to odzyskanie wolności, możliwość samodzielnego budowania rzeczywistości. Jak wspaniałą sprawą jest na przykład wolność w mediach. Na przykład, no, teraz rzeczą niemożliwą wydaje się nam takie zjawisko jak cenzura państwowa. Nawet sami byli komuniści z tego się śmieją. Na przykład opublikowałem książkę na temat Kościoła Gnańskiego pod rządami komunizmu, kiedy pojechałem do archiwum UOP-u. Oczywiście tam w archiwum pracują ci sami ludzie od lat. Na pewno myślę, że oni politycznie specjalnie tam przecież nie mieli okazji być zaangażowanymi, ale tam z dużym stażem, po 20, po 30 lat, sami się śmieją, mówią, no gdyby to tak 15 lat temu ksiądz sam temat taki ujawił, to już by siedział. A teraz oczywiście możemy pisać, możemy mówić zgodnie z własnym sumieniem, z własnymi poglądami, no to jest rzecz wspaniała i tak samo w każdej innej dziedzinie. Myślę, że to przede wszystkim jest największa wartość, że możemy być suwerenni i niezależni, żyć w atmosferze wolności. Od nas zależy, jak to zabudujemy. Oczywiście, no, zawsze jest margines pewnych trudności, ale myślę, że one są do przezwyciężenia. I bardzo optymistycznie patrzę na rozwój dalszy, powiedzmy, naszej małej i wielkiej ojczyzny w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej. Jednak jestem euroentuzjastą i widać, że jednak ta organizacja zdaje egzamin i tam na przykład takie jakieś zastrzeżenia, że nie będziemy sobą, są zupełnie nie bez podstaw, no bo jednak czy żaden Włoch nie przestał być Włochem, czy tam Niemiec Niemcem, my też oczywiście nie możemy przestać być Polakami i swoich wartości, powiedzmy, wprowadzać, czy jakoś realizować. No i myślę, że to jest właśnie to, że możemy, wielką wartością, że możemy sami wybierać swoją drogę. To jest chyba jakaś, w moim pojęciu, w moim odczuciu, to jest największa wartość. A będzie, myślę, ekonomicznie też lepiej, jak będziemy do Unii. Wtedy to oczywiście to jest wielki hamulec, trudności. Rozumiem, bo mam przecież do czynienia z tym zjawiskiem właśnie biedy, jak najbardziej jako proboszcz. W Śródmieściu Gdańska, gdzie dużo jest emerytów, rencistów, ludzi starszych, ale patrzę optymistycznie, bo jestem przekonany, że to też powoli będziemy jakoś zwalczać. Przy Bożej pomocy. A czy nie utrudnia tego ta amnezja? Bo ja mam poczucie takie, że znaczna część ludzi w ogóle nigdy nie słyszała o tych. Oczywiście. Już dla wielu jest to prehistoria. Dla młodych ludzi są to jakby legendy z Tysiąca Jednej Nocy. Dlatego też trzeba to utrwalać jako szczególnie historycy. No, najlepszy dowód, że w czasie ostatniej wizyty Ojciec Święty wzywał do tego. Powiedział bardzo znamienne słowa, że wzywam wszystkie episkopaty świata. Miał na myśli oczywiście tą drogę Kościoła. Żeby te wszystkie zjawiska historyczne zostały utrwalone, to jest nasz obowiązek. Mamy wielu historyków, wielu młodych. Myślę, że właśnie to jest konieczne, żeby zapobiegać tej amnezji nawet z punktu widzenia i czysto naukowego i ludzkiego poprzez utrwalanie. Rocznica
Solidarności na pewno będzie ku temu okazją. Tak samo powstanie tego muzeum. Jestem zwolennikiem tego. Myślę, że to jest ważna rzecz i potrzebna dla Gdańska. Czy to jakby, że ta wizja historii właśnie istniejącej w muzeach i wspominanej od czasu do czasu przy okazji rocznic, czy to wystarczy, czy to jest jakby wystarczająco autentyczne? Bo wydaje mi się, że tu może powstać coś takiego, ja widzę, że nawet w Gdańsku ludzie... problem polega na tym, czy ludzie chcą pamiętać. No oczywiście. Czy chcą pamiętać, tak. Z czego jakby się ta wolność wzięła. Tak. Tu się w tej chwili robi coś takiego, że właśnie no jak Kwaśniewski, że zawłaszczają sobie no, jakby oczywiście. Zasługę tego tak. okropnego stołu, że to właściwie sami się zreformowali, no, sami się zdemokratyzowali tak. i teraz oni są pierwszymi zwolennikami NATO, Unii Europejskiej, jakby to oni no, mogą tak, no, oczywiście, no właśnie, no ale to też może i dobrze, że przynajmniej prawda, się tak przefarbowali, przemalowali to już dobrze, że nie, no, ci nawet najbardziej twardogłowi nieraz już teraz zupełnie inne głosy, poglądy. No myślę, że też no, każdy człowiek ma prawo do nawrócenia, do zmiany swoich błędnych poglądów. No dobrze, że tak się dzieje. Ale oczywiście no, ta amnezja zawsze grozi. No wiadomo, że nieraz wspominają nawet ten siermiężny PRL z jakąś sympatią. Wiadomo, że lata młodości się zawsze wspomina mile, jakieś skojarzenia. Tym bardziej, że psychologicznie rzeczy trudne się no, zapomina łatwiej, wysuwa z pamięci. Dlatego też myślę, że właśnie to nie tylko tak z okazji rocznic, z punktu widzenia muzealnego, ale właśnie z punktu widzenia również i naukowego, rzetelnego opracowania dla przyszłych pokoleń, dla przyszłych historyków. Tych zjawisk, które przeżywaliśmy, to jest rzecz bardzo, bardzo ważna. Dlatego sam też jak mogę, to się przykładam i właśnie piszę tutaj na te tematy historii. Chociaż to jest niebezpieczne, bo się każdemu może człowiek narazić. Jednemu się naraża, że o nim nie napisał, a drugiemu, że napisał za dużo, albo że nie tak, jak sobie wyobraża. No ale myślę, że warto to ryzyko podejmować. A jak sam ksiądz wspomina te czasy? Bo z kolei w tych czasach było też bardzo dużo uroku, bo to właśnie i zagrożenie, i pewne atrakcje stanu wojennego, i te dużo czasu, które ludzie mieli nawzajem dla siebie, specyficzne relacje międzyludzkie. Jak ksiądz... No właśnie, myślę, że to rzeczywiście tak, niektórzy mówią, że to były czytelne układy, że my i oni. Oczywiście no ja tak tego nie odbieram, bo no, ksiądz, duszpasterz, proboszcz nie może być tylko dla my, no tylko dla wszystkich. Chociaż prawda, no też widziałem na przykład w tych zamowcach, czy w tych na przykład, którzy tam bili ludzi, jednak też człowieka, który może jest zagubiony i też myślałem, że no dobrze by było, żeby jakoś go zmienić, nawrócić, trafić do niego. Więc może te podziały takie w tych sferach duchowych nie były takie jasne, były trochę może na innych, ale myślę, że układy dla przeciętnego człowieka były bardziej czytelne. Bo no w sferze po prostu się jakby wartości, czyli w sferze być układały. A teraz może czasami w tym wolnym, demokratycznym społeczeństwie bardziej w sferze mieć, że przemawia bardziej nie to, co się sobą reprezentuje, ale powiedzmy to, no, do czego się doszło. Gorzej, jeżeli jakąś tam drogą, na przykład nieuczciwą, myślę. Ale no, te zjawiska zawsze takie marginalne, myślę, że wszędzie występują. A co jakby jest tym najważniejszym dla księdza Pawła przesłaniem z tamtych lat, z tych pierwszych mszy dla ojczyzny? Co właściwie z tego jest jakoś najtrwalsze? Ja myślę, że chyba dla mnie takim bardzo silnym przesłaniem jest to do dnia dzisiejszego, jak bardzo człowiek może się w coś zaangażować, jeżeli wierzy w coś, jeżeli chce coś osiągnąć. Czyli po prostu jak wielką, ważną sprawą w życiu ludzkim jest motywacja. Czyli właśnie problem tego, co się kocha, do czego się dąży, czego się pragnie, co chce się osiągnąć. Czyli widać, że spełniają się słowa biblijne, że głęboka wiara przenosi góry, czyni cuda. Że faktycznie czasami wyglądało tak, że z motyką na słońce się porywam, a jednak ta odwaga może doprowadzić to. To dla mnie jest chyba najbardziej wymowne właśnie jednak ta kwestia, zaangażowanie się człowieka. Jak wiele, nawet taki wydawałoby się, że powiedzmy przeciętny, zwykły człowiek może zrobić, może dać siebie, jeżeli w coś wierzy, jeżeli coś chce osiągnąć.
Myślę, że to chyba jest przesłanie uniwersalne, również na dzisiejszy czas. Jeżeli coś chcemy zrealizować, na przykład w dziedzinie zabudowy również wolności i demokracji, no to to zawsze jest możliwe. Natomiast najgorszą chyba rzeczą jest właśnie takie jakby lenistwo duchowe, jakieś takie, prawda, no załamanie, po prostu brak chęci do życia, czy do pracy, czy do samorealizacji na przykład, czy do osiągnięcia czegoś. Myślę, że to jest przynajmniej dla mnie jako duszpasterza jest takie bardzo ważne przesłanie, że jeżeli człowiek coś wierzy i chce, to rzeczywiście jest to bardzo silna motoryka.